Witam Was z centrum szkoleniowego firmy DEFE. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, chciałem zaprezentować dziś kocioł Comfort Eco Mini z przeznaczeniem do spalania ekogroszku. Kocioł nadaje się zarówno do instalacji starszych układu otwartego i tych układu zamkniętego. W instalacjach można go stosować w instalacjach pompowych, zarówno i w grawitacyjnych. Sprawność typu szeregu waha się od 83 do 92%. Kocioł wyposażony jest w palenisko retortowe, a ściany wnętrza paleniska wyłożone są ceramiką. Wszystko po to, żeby urządzenie spełniało wymogi stawiane przez polską normę. Kocioł posiada certyfikat klasy 5 oraz zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej ekodesign, tak zwany ekoprojekt. Kocioł posiada budowę w postaci poziomych półek, przegród, na których umieszczone są ekonomizery. Paliwo do żeliwnego palnika dostarczane jest automatycznie za pomocą podajnika ślimakowego, a w retorcie dochodzi do procesu spalania z udziałem dostarczonego powietrza poprzez wentylator. Nasze urządzenie zasadniczo składa się z dwóch elementów. Jednym jest zasobnik na opał, w naszym przypadku na ekogroszek, oraz wymiennik ciepła. Firma DEFRO standardowo produkuje kotły z zasobnikiem po prawej stronie, ale użytkownik może we własnym zakresie zamienić zasobnik z prawej na lewo, gdyż do tego są przygotowane miejsca montażowe. Podobnie dzieje się rzecz z drzwiami, które zamontowane są z przodu naszego kotła. Również one są standardowo otwierane na stronę prawą, ale użytkownik, gdy zajdzie taka potrzeba, również może zmienić kierunek otwierania drzwi na lewą stronę, bo do tego przygotowane są uniwersalne zawiasy. Większość obszaru wymiennika kotła Comfort Eco Mini stanowi płaszcz wodny. Również w górnej jego części znajdują się poziome półki wodne, a pomiędzy nimi umieszczone są zawirowacze, tak zwane ekonomizery, które to demontujemy tylko w przypadku czyszczenia wymiennika. Aby wyjąć ekonomizery z górnej części wymiennika kotła, należy zdemontować wewnętrzne drzwiczki, które umieszczone są w górnej części. Chwytając oburącz, unosimy lekko w dół i w dość łatwy sposób mamy zdemontowane drzwiczki wewnętrzne. Po czym mamy już bezpośredni dostęp do zawirowaczy, które demontujemy wyciągając z górnych półek i możemy przystąpić do czyszczenia wymiennika kotła. Ekogroszek transportowany jest do palnika za pośrednictwem ślimaka, który umieszczony jest w rurze podawczej. Ślimak napędzany jest motoreduktorem, który posiada bezpiecznik przeciążeniowy, a jest nim śruba M5 o klasie wytrzymałości 8,8. W przypadku zablokowania się ślimaka jesteśmy zobligowani do usunięcia ciała obcego, które znajduje się w rurze podawczej i wymiany tej śruby na nową. Kolejną funkcją związaną z nadmuchem powietrza jest system wyrównania ciśnienia, który ma zadanie tworzenie nadciśnienia w zbiorniku. Powoduje to tłoczenie powietrza do rury podajnika i zabezpiecza zasobnik przed wydymianiem. Do tego celu służy umieszczony z tyłu zasobnika przewód powietrzny. Za prawidłowe spalanie w kotle odpowiada wentylator. Firma DEFRO stosuje wentylator z przepływomierzem, który połączony jest czujnikiem Hala z regulatorem kotła. Zatem ilość powietrza do spalania jest odpowiednio regulowana. Tymi elementami, o których należy wspomnieć, są w naszym urządzeniu dwa czujniki znajdujące się w tyle kotła. Pierwszy jest to czujnik znajdujący się w osłonie ślimaka. Odpowiada on za to, ażeby nie dostał się żar w kierunku zasobnika. W przypadku dojścia temperatury do 75 stopni załączy się motoreduktor i wypcha przez 15 minut żar w kierunku palnika. Kolejnym czujnikiem jest czujnik temperatury wody powrotnej, montowanej właśnie na powrocie wody, która wraca z instalacji. Czujnik odpowiada nam za termiczne zabezpieczenie kotła przed korozją. Za prawidłowy proces spalania odpowiada regulator K1P4. Funkcje i parametry pracy sterownika wybieramy dotykowo. Poruszanie się po parametrach i funkcjach jest dość proste i intuicyjne. Sterownik reguluje pracą czterech pomp, reguluje pracą wentylatora, obsługuje również jeden zawór mieszający. Możemy do sterownika podłączyć także regulator pokojowy, dzięki któremu zdalnie możemy monitorować pracę sterownika z pomieszczenia mieszkalnego. Sterownik odpowiada także za bezpieczeństwo termiczne kotła przez czujnik temperatury i termik, które umieszczone są pod sterownikiem, oraz bardzo istotną rzecz, czujnik STB, który posiada graniczną wartość 95 stopni i zabezpiecza nam kocioł przed termicznym przegrzaniem.
Warto wspomnieć, że do każdego kotła Comfort Eco Mini dodajemy w standardzie czujnik temperatury zewnętrznej, tak zwany czujnik pogodowy. Ponadto regulator kotła dokonuje pomiaru spalin w czopuchu dzięki zamontowanemu czujnikowi PID. Musimy pilnować, aby przewód czujnika nie był załamany, gdyż w upływie czasu może dojść do jego uszkodzenia. Sercem kotła jest palnik umieszczony w komorze paleniskowej wyłożonej ceramiką. Palnik retortowy składa się z elementów żeliwnych. Gwarancją bezawaryjności jest stosowanie odpowiedniego uziarnienia groszku, to jest od 5 do 25 mm i wartości opałowej około 28 MJ na kilogram. To również będzie miało wpływ na emisyjność spalin. Należy bezwzględnie serwisować palnik minimum raz w roku, a przy czynnościach serwisowych sprawdzić zawsze stan uszczelnienia i poprawność montażu tzw. koronki palnika. Palniki dzielimy na dwa rodzaje mocy, 10 do 14 kW i 15 do 50 kW. Oba rozwiązania posiadają system napowietrzania w górnej części palnika. Powietrze dostaje się widocznymi otworami na tzw. talerzu. Bardzo istotną sprawą jest poprawne położenie tzw. koronki. Aby dokładnie to pokazać, zaznaczyłem przesłonę koronki w kolorze białym. Przesłona ma być ułożona w palniku w miejscu od strony podajnika. W dwóch palnikach jest mała różnica, gdyż palnik 10 do 14 kW ma koronkę zintegrowaną wraz z talerzem, natomiast w kotle o mocy 15 do 50 kW koronka jest elementem oddzielnym. Proszę pamiętać o prawidłowo ułożonej przesłonie od strony palnika. Zaletą tego kotła jest uniwersalne ustawienie wylotu spalin. Czopuch wychodzi pod kątem 45 stopni, co daje nam możliwość dowolnego położenia czopucha, pod warunkiem, że będzie to czopuch kątowy. Możemy go ułożyć w kierunku pionowym, może być ustawiony w kierunku prostopadłym do ściany, czyli w kierunku poziomym. Możemy zarówno ustawić czopuch na prawo bądź na lewo, co daje nam uniwersalność tego rozwiązania. Dziękuję Wam za poświęconą uwagę. Mam nadzieję, że przedstawione zalety kotła Comfort Eco Mini ułatwią dokonanie zakupu.